czas na powiatowy serwis informacyjny, a w nim comiesięczne zestawienie istotnych spraw dla mieszkańców powiatu i najważniejszych decyzji podjętych przez powiatowy samorząd. W programie także zaproszenie na najciekawsze wydarzenia tego miesiąca. We wrześniu najlepsi uczniowie z terenu naszego powiatu gościli w starostwie, gdzie doceniono ich zaangażowanie i wyniki w nauce. Powiat stawia na młodzież, stawia na rozwój. Dzisiaj chcemy w sposób szczególny docenić tą najzdolniejszą młodzież naszego powiatu. Stąd te spotkanie. Wręczymy dyplomy, oczywiście upominki, nagrody pieniężne dla młodzieży, która się bardzo mocno angażuje zarówno w życie naszych szkół, ale i w tą codzienną działalność, jeśli chodzi o nasz powiat. No i jest mi niezmiennie miło, że dzisiaj mogę gościć tą właśnie młodzież wyjątkową tutaj w murach naszego starostwa i docenić ich działania. Przypomnijmy, że powiat raciborski wspiera placówki oświatowe, aby stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy. Formą wsparcia są także wręczone we wrześniu stypendia. Komisja powołana przez starostę łącznie przyznała najzdolniejszym uczniom nagrody w wysokości ponad 17 tysięcy złotych. Powiat raciborski realizuje projekty scalania gruntów rolniczych. Polegają one na wymianie działek pomiędzy ich właścicielami, która ma na celu przekształcenia rozdrobnionych gruntów rolnych w większe areały. To z kolei przyczynia się do poprawy ekonomii w rolnictwie, ale z projektów korzystają nie tylko rolnicy. W tej kadencji pozyskaliśmy bardzo znaczące środki, bo tu mówimy już o ponad 40 milionach złotych, jeśli chodzi o scalanie. I dzięki temu poprawiliśmy bardzo wiele infrastruktury około rolniczej, ale i turystycznej. Chodzi przede wszystkim o drogi transportu rolnego, które często wykorzystujemy również jako ścieżki rowerowe. Co ważne, przy okazji scalania gruntów modernizowane są także rowy melioracyjne. Dotychczas w ramach projektów scaleniowych skorygowano przebieg 30 km rowów, a to wciąż nie koniec inwestycji w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców powiatu raciborskiego. Tylko w tym roku 11 milionów na finalizację praktycznie gminy Piotrowice Wielkie. Tutaj trwają prace oczywiście na Samborowicach, Lekartowie. Finalizujemy już te procedury, jeśli chodzi o pawów, rzedziny, grudczanki, ale również jesteśmy po przetargu na wykonanie nawierzchni nowych dróg transportu rolnego, rowów i tych wszystkich rzeczy w gminie Krzyżanowice, w obrębie Rożków i Krzyżanowice. Również przygotowujemy się na kolejne obszary, czyli Nowa Wioska i Owsiszcze. Jest tego naprawdę sporo. Zakończenie działań scaleniowych w Owsiszczach, Nowej Wiosce, Żerdzinach, Pawłowie i Grudczankach planowane jest na czerwiec 2025 roku. Powiat raciborski od lat dba o międzynarodowe kontakty. Od ponad 20 współpracuje z powiatem Merkischer oraz miastem Rendsburg, a w roku 2022 przypadła 10. rocznica współpracy z niemieckim powiatem Elbe Elster. Jubileusz ten świętowano z końcem września na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Myślę, jest powód do takiej dumy, bo 10 lat partnerstwa pozwoliło naszym mieszkańcom, naszej młodzieży brać udział w wszelakich wspólnych inicjatywach, a to cieszy. Tak jak powiedziałem, no przede wszystkim te wyjazdy młodzieżowe, które cieszą się bardzo wielką popularnością. Myślę, że dzisiaj jest taki czas podsumowania, ale i deklaracji na dalsze lata współpracy, bo myślę, że warto współpracować z naszymi partnerami, wysyłać młodzież, zdobywać nowe doświadczenia i to jest to fajne. Wymiany młodzieżowe, wspólne działania sportowe i kulturalne realizowane przez zaprzyjaźnione powiaty będą kontynuowane, bo starości w czasie spotkania na Zamku Piastowskim podpisali list intencyjny o dalszej współpracy pomiędzy powiatami. 20 października startuje 18. edycja Festiwalu Podróżniczego Wiatraki. W programie zaplanowano blok szkolny, w ramach którego o swoich wyprawach opowiedzą Marcel Kwaśniak czy Mateusz Pachulski. Ponadto organizatorzy zapraszają na przegląd filmów górskich, nocny spacer po Raciborzu, spotkanie z Jaśkiem Melą czy Moniką Witkowską. Szczegółowy program dostępny jest w internecie. Patronat nad wydarzeniem objął starosta powiatu raciborskiego.